Witajcie widzowie, ja nazywam się Sajmek i ze mną jest Natalia po raz kolejny. Jestem nudna, witam serdecznie. Chapter nie, drugi. Nie taka nudna, będziemy srać. Nie taka nudna, wiemy to po poprzednich odcinkach. Max 2, let's go. Dobra, znowu będzie sranie po gaciach. Natapczanie. Chapter drugi. Oczywiście gra w grze są świecące światła i jumpscare, także osoby o swoim sercu nie mogą tutaj być i chapter może posiadać niepokojący i intensywny gameplay. Jest... O, latarka! Fajnie! Od razu lepiej. Who are you? Who are you? We are children of niggers. Friend. O Boże! O! I ty to widzisz? Czemu ona tam jest? Nie wiem, ale mamy poszukać klucze na górze. Jak widzę, odcinek zaczyna się ciekawie. Hej, jesteś? I głowa skacze. Tak. Chcecie pierwszy? Jestem. Ale musimy iść na górę. Zajebiście. Dobra, coś mi się dzieje znowu z internetem, ale jest już lepiej. Nie możemy pod shiftem biegać. Musimy przejść niezauważeni. Idzie tu! Uciekaj, uciekaj. Dobra, przestanę zgonić. Chodź tutaj. Chcę poszukać klucza. They say Japanese gardens were the pleasure a gardens of the emperors and nobles. I że japońskie ogrody były przyjemnymi ogrodami dla przywódców i zwykłych ludzi. Japońskie ogrody były stworzone na podstawie kilku... 12 wzorów i to było, trzeba się trzymać tego schematu. Na przykład nie podoba mi się ułożenie tych kamyków po pierwsze, a po drugie nie są one stare. Jeżeli coś nie było stare w japońskim ogrodzie, nie oznaczało tego, że ono ma sobie historię. Po pierwsze, po drugie widzę, że to jest jedno z niewielu ułożeń, które polega nad roślinnością, nie nad kamiennością. Dziękuję, do widzenia. This is a game. Było się w ogrodach japońskich. No, nie spodziewaj się, że będzie wszystko wyglądać. Ale jest! Chodź. Poszukajmy tam jeszcze czegoś, wiesz, poszukajmy jeszcze. Ja tam nic nie było, chodź, pooglądam sobie obraz. Bo taka muzyka ładna gra. Tutaj widzę na wyspie wędkarza, który łowi ryby. Możesz się zamknąć? Ja tu właśnie... Na tym obrazie mamy japońskie znaki, które nie wiem, co to znaczą. Obok mamy obraz prezentujący człowieka siedzącego nad jakimś morzem. Jest daleko góra lub wulkan, nie wiadomo co to jest. Siedzi sobie na wysepce koło, obstawiam, dwóch drzew kwintnącej wiśni. Łowi sobie ryby na jakimś patyczku, który jest z Allegro i kosztuje tylko 10 zł 99 groszy. Idziemy dalej. Dalej mamy sexy girl. Tutaj mamy kolejną sexy girl. I tutaj mamy sexy girl szukającą księżyca. Kiedy jeden obraz dokładnie opisujesz, a reszta to mówisz, że... jest jakaś rodzina, ja... Nie wiem jaka to jest w ogóle, bo się tak historii Japonii nie uczyłem. Też nie. Widzę tylko, że to jest, no, musi być jakaś troszkę bogatsza rodzina. Co my tu mamy? Tutaj coś mamy, jakieś... A, ona jest... Okej, dopiero teraz widzę. To jest chyba prezentacja jej. Widzisz to? Tak, ja bardzo dokładnie słyszę.
Znaczy to jest, a znaczy już obraz, więc... znaczy obraz ją prezentuje, widzisz? Ona ma długą głowę, ta kobieta, co leży. Długą szyję po pierwsze, po drugie ma wyciąganą szyję, czyli jest jedną z legend japońskich. Po drugie, kurwa, dlaczego ja ją słyszę? Ja się nie przeklinać. To jest jedna z legend, przepraszam, to jest jedna z legend japońskich o tym, że nie jestem pewna, nie słyszałam o tej legendzie, ale wiem, że istnieje. O dziewczynie, co właśnie ma wyciąganą szyję i jest, jako osoba czytająca dużo komiksów, oglądam komiks, gdzie jest Samara Morgan, na pewno kojarzysz. Tak. Też japońska legenda, przerobiona na film. I komiks polega na tym, że właśnie tam jest ta dziewczyna i ona jest jako jej siostra i dlatego też kojarzę. Ja nie wiem, o co chodzi w tych legendach, że chodzi o to, że nie wiem. Dobra, I hate her, she likes to see... Po obrazku stwierdziłam, że to było, że ona była z bogatego domu i albo ją zapierdolono, albo coś się innego stało. A to długa szyja... Albo sama popełniła seppuku. A, nie wiem. A ta długa szyja, to co ona ma ona prezentować? Że się odrodziła ze zemsty lub coś takiego. A. Może. Jest teraz taką latającą głową i takie... Jeżeli ktoś z was będzie wiedział, o co jaka to legenda, to tego, albo ja przeczytam do następnego odcinka. Zresztą przeczytam do następnego odcinka. Albo wrzucę te wszystkie odcinki do ciebie na kanał. Nie! Wiesz, będziesz miała content. Nie! Prędzej przeczytam o tym legendę i wytłumaczę ci to. Nienawidzę jej, ona uwielbia oglądać jak... Mi fail, doesn't she? Czyli, że jak przegrywam, fail. Failuję. Nieprawdaż? Found the key, I have no choice but to head back downstairs for the door. O nie, musimy tam do niej na dół zejść po klucz. Żeby otworzyć drzwi. Wiesz, że musimy tam do niej zejść na dół. Musimy. Czekaj, poczekajmy, aż ona się... Albo dobra, poczekajmy. I spróbujemy po kolei. Najpierw ty spróbujesz, a później ja spróbuję. Najpierw, że będzie któregoś z nas ścigała. Okej. I oczywiście zrobimy to, jak ona pójdzie... Ona jak pójdzie w prawą stronę, to idziesz w prawo, a jak... Albo dobra, idziesz w prawo. A później ja w lewo pójdę, jak ona się ten... Watch it! Ale na mnie idzie, spokojnie. Mam przejebane. Ona idzie na mnie, spokojnie. Otworzyłaś drzwi? Tak, ale to nic nie ma, tam są tylko czaszki. A, to zły pokój wybrałaś. To musisz iść do pokoju, który jest po lewo. Idę półkami od książek. To tam zostań. O nie! Nie widzi mnie! Widzi mnie! Pomocy! Ona mnie widzi. Ona idzie za mną! Nie, ona za mną idzie do mnie na schody. O nie! Shit. Zginęłaś? O, jest to znowu na początku, lol. Ej, no to skoro jest nas dwóch, to możemy tak zrobić, że jedna osoba będzie musiała ją ten... jakby zwabić. Ta jedna osoba, a ta druga mogłaby otworzyć drzwi i checkpointa zrobić, to... Dawaj. Popiół. Nie! Idzie do mnie! Idzie do mnie! Dobra, to wykorzystaj to. No szybko biegnij, szybko biegnij. No i ona znowu do mnie idzie. Już zaraz zbagujemy coś się. To ona cały czas do mnie idzie, no co to ma być? Hej! Ej, no ona ma cię w dupie. Nie no, idzie za mną. Nie, no i teraz sobie poszła w lewo. I znowu idzie do mnie. Dobra, niech idzie. Nie, tylko nie prowadź się do mnie. Nie prowadź się do mnie, proszę. Do drzwi.
Drzwi. Hej! No chodź tutaj do pokoju. Już przyszłeś? Już jestem. Okej. Czekaj, bo tutaj są notatki. It won't happen again, I promise it won't. I won't do it again, I'm sorry, I won't do it again, eat me. Czekaj, bo ja muszę tam przejść, ale ona tam jest na razie. To się znowu nie stanie, obiecuję, że, nie, że to się nie stanie. Nie zrobię tego znowu, przepraszam, nie zrobię tego znowu, zrobię to. To ja. Pomocy! I tu są same notatki, które mówią, że nie zrobię. Idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie! Dobra, widzisz, że tu jest dużo notatek. Smite open. Okej, otworzyliśmy drzwi dzięki tej dźwigni. I tu są notatki, które mówią, że nie. To się znowu nie stanie. Obiecuję, że nie. Nie zrobię tego znowu. Przepraszam, nie zrobię tego znowu. Zrobię to. To ja. That's messed up, girl. Okej, ona tutaj idzie. Musimy poczekać, aż ona pójdzie. Jak ją usłyszymy, że ona idzie i ona wraca, to musimy wtedy wykorzystać moment. No, jak to jest możliwe, że ona nagle sobie zdaje sprawę, że my jesteśmy tutaj? No, widzisz to? Dobra, daj, ja idę jumpscare, tak dostanę, chuj. Chodź tędy. Się za książkami ukryję przed nią. Masz włączone światło? Co? O fuck! Nie, ona poszła. No nie, no widzi mnie, no co za pizda głupia. Staraj się. Pozostawiłeś mnie. Czwarą. Staraj się! Nie do ciebie, tylko do niej. Dobra, będzie za tym. To jest na. To jest bardzo niepokojąco cicho. Lecisz. Share the joy, share the joy, but not for this stupid girl. Ona nie jest uważna, chodź. Czemu jest nadal I need to find lever for this door? Lecimy. Tu jest coś po japońsku, tylko nie wiem co to jest. Nie się na tej pytaj. They idę znowu w złą stronę. Tak? Znowu. No. Chodź, chodź. They. Oni biegli tak jak ty. Albo oni. What did you do then? Pomocy. Ej, poczekaj chwilę na mnie. Czekaj, bo jakiś. Bo jakiś poczekaj głos nam chwilę mówi w głowie. Idziesz pierwszy. No idź! Czekaj, bo coś to. Bo głos do nas mówi w głowie. Nie wiem, czy to widziałaś. Widziałam, idź. Czekaj, devoured. Mówił, że oni biegli tak jak my. Co w takim razie zrobiłeś? Pożarłem ich. Tak jak ciebie. My jesteśmy w kolejnych jej światach. Widziałeś ją? Ona tam była po drugiej stronie. Nie widziałam, ale wiem gdzie jesteś. Kolejna dźwignia. I zgadzam się, że ten gameplay jest intensywny i niepokojący. Poznaj przyjaciela. Dalej! On jest za nami? Nie wiem! O nie, on jest tutaj! Musimy go obejść. Musimy szybko wiedzieć. Szybko! Get back! Zamknąłem go.
Nie idź tamtędy! Światło! Tu są drzwi, chodź, są drzwi po lewej i prawej stronie. Dobra, byłam idiotką, że chciałam iść do światła. O, pentagram! This place isn't real, she created it. Jason. To nie jest prawdziwe miejsce, ona je stworzyła. Jasona już spotkaliśmy chyba. No, ale... Kwiatek! A, znalazłem... Butterfly Spirit. Masz w ręku? Nie mam. O, mam! Ui! Nie wiem, do czego jest. Mam motylka! Duszę motylka masz. Mam motylka! Motylek! Ani to jest dusza motylka, jest napisane Spirit. To dalej motylek. Nadal motylek. To jest nadal motylek. A w sumie to jest taka faktycznie. Jest? I will be someone else, I promise I can change, I will. Będę kimś innym, obiecuję, mogę się zmienić, obiecuję. Wiesz, że to... Ej, ale ładnie tu jest z tymi drzewami, tymi z... Tak, to przyznającego ze sufitu, zajebiście. Nic tu nie ma. Będę to nadal ciął. Nadal będę ten film ciął na części. Nie, no żarty. Nie, w sumie racja, ale no. A szkoda, że u nas w kraju takie nie rosną wiśnie. My mamy i klimat. No, ale niestety. Inne wiśnie. No, też. Prochodź. Ja kiedyś, wiesz co, ja szczerze chciałbym kiedyś w domu mieć takie małe drzewko posadzić. A to jest ogólnie śmieszna historia z tymi dziuszkami, chodź. Drzewkami. Butterfly Spirit is needed to walk through path. Gdzie potrzebowaliśmy tego. By przejść przez tą dróżkę. Musisz też trzymać motylka. No, dałam już, ale nie mogę wejść. No, nie masz motylka. W ręce musisz mieć. No. Dałam, ja już miałam w ręce, już go nie mam. O, musieliśmy obydwaj otworzyć, dobra. A, nie, bo ty już dałaś motylka. Ty musiałeś dać tylko motylka. Niko, ty musiałeś dać. No. Nie wiem, kurwa. Mam motylka i nie zrozumiałam. I nie zawaham się go użyć. Zawsze język! Ktoś miał nas złapać, ale się nie udało. O, kolejne drzwi, patrz. Co tu jest? I can't be, I refuse to believe it. Nie widzę tej kartki. Nie mogę w to uwierzyć, to nie może... Znaczy, to nie może... Nie wierzę, że... By the time you are reading this, this is might have been to you late. She already got to the others too. I was the last one. I don't think I'll make it out alive either. Your friend Kyla. W czasie, kiedy to czytasz, możliwe, że jest już za późno, że ma już wszystkich innych. Byłam ostatnią. I don't think... Nie, coś czuję, że nie uda mi się stąd też uciec. Mój przyjaciel Kyla. Nie fajnie. No nie mogę. A blue, bo ja mam green. I have green. Butterfly. Patrz, ten motylek będzie nas prowadził. Tylko mi się nie podoba to, że ktoś walił w drzwi. Tu są kolejne drzwi, ale nie chcę otworzyć ich. Wolę na razie pójść tutaj. Co tu się dzieje? Someone or something must have broken out. Pamiętasz, jak słyszeliśmy te dźwięki tych... coś jakby się wydostawało, coś waliło? To chyba właśnie to. Co? Nie zostawiaj mnie! No ty! No to twoje przeklinanie. Jestem grzeczna. No. Patrzę w dół, nie patrzę na ściany, ja jestem grzeczna, proszę mnie nie łapać. Nie, to nie jest, nie otwieramy temu. There lies a greater tree than you think, the mother, Daniel. Chodź, bierzemy motylka.
Pamiętasz, co to było napisane? Że ona potrafi imitować, udawać. Mhm. Fuck you. Kiedy twoja matka po szczepionce czuje się źle, help me. Nie trzeba było brać tej szczepionki. Nie, no dobra, żartuję. Nie żartujmy sobie z tego. Bo wpadniemy. Okej, okay, użyłem. Ty masz niebieskiego motylka i mam zielonego. Druga część chaptera, guys. Przeszliśmy właśnie pierwszą część chaptera drugiego. Czyli Realm, czyli świat zapomnienia. Tak mam to rozumieć? Use the spirits as your guidance. Używajcie swoich duchów jako swoich przewodników. Mamy duszki. Mam dość. O, jesteś obok. To co, widzowie, kończymy w ten odcinek. Pierwsza część chaptera drugiego przeszliśmy. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale moim i nudnej. Dziękuję. Do zobaczenia i trzymajcie się.